Kurczę, zaraz wyjazd, a ja nie mogę spakować sobie projektora. O, a to co? Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. W tym odcinku chciałem Wam pokazać nowy projektor od Max Leda. Jest to Pico Projektor Yoga. To bardzo fajny Pico Projektor przeznaczony dla dzieci. Ma małe rozmiary, solidną konstrukcję, co do czego można się przyczepić. Chciałbym Wam bardzo pokazać go z bliska. Zobaczmy. Sam projektor, jak widzicie, jest bardzo ładnie wykonany. Urządzenie sprawia wrażenie dość solidnego. Wygląda bardzo ładnie, powiedziałbym nawet troszeczkę futurystycznie. Z przodu umieszczony został głośnik o mocy 1 W. Tutaj mamy soczewkę generującą obraz do 60 cali z odległości 2 metrów od projektora do ściany. Tutaj producent umieścił bardzo fajny suwak do regulacji ostrości. Z tej strony natomiast umieszczone zostały porty HDMI, USB oraz wejście do ładowarki sieciowej i włącznik urządzenia. Trzeba pamiętać, że już użycie samego portu USB eliminuje potrzebę podłączania pod port HDMI na przykład laptopa, ponieważ możemy w ten sposób wyświetlać sobie filmy z pendrive'a. Z tyłu umieszczone zostały port podczerwieni, port AV, port słuchawkowy oraz port na kartę microSD i wejście na micro USB, gdzie możemy zasilić urządzenie na przykład powerbankiem lub ładowarką taką zwykłą do telefonów. Sprawdzałem, działa to. Tutaj natomiast umieszczone zostały przyciski sterowania. Nie ma konieczności nawet wykorzystywania pilota, ponieważ te przyciski w zupełności wystarczą, żeby obsłużyć ten projektor. Tu mamy jeszcze taki przycisk włączający urządzenie. Pod spodem umieszczony został fajny gwint uniwersalny do statywów, dzięki czemu całe urządzenie możemy na przykład umieścić na statywie i wtedy wyświetlać sobie obraz. Konstrukcja bardzo fajna. Teraz zobaczymy, jak sobie radzi. Ten mały gadżet sprawia wrażenie bardzo solidnego. Powiem szczerze, że nawet mi się strasznie spodobał. Ciekawe, jak poradzi sobie w testach. Zobaczmy zatem, jak ogląda się filmy w łóżku. Nic się nie dzieje. Jak widzimy, projektor uruchomił się bardzo szybko. Ustawiłem go na statywie, obraz rzucam na sufit, no i mam właśnie jakieś 60 cali do dyspozycji. Parametry rozdzielczości to zaledwie 320 na 240 pikseli, więc nie jest to za dużo. Menu jest proste, nie oferuje zbyt dużo, ale jeśli jest to produkt skierowany dla dzieci, to jest raczej plusem. Poruszanie po menu jest intuicyjne, a samo przechodzenie pomiędzy kartami odbywa się bez spowolnień. Jest tu trochę ciemno i trochę mi ciężko tak się posługiwać tym pilotem. Widzicie, mamy tutaj do dyspozycji sloty HDMI, AV, USB. Włączymy teraz coś z pendrive'a. Zobaczymy, jak ta opcja działa. Kurczę, ja to normalnie po ciemku ciężko mi jest się tu zorientować. Przepraszam bardzo. Dobrze, już jesteśmy w menu, gdzie jest karta. Jak widzicie, czcionki są dosyć niewyraźne. Dobrze, włączymy teraz film testowy z pendrive'a. Zobaczmy, jak to działa.
Film dostępny jest też na YouTubie, żebyście mogli sobie porównać jakość. Dobra, teraz spróbujemy włączyć coś na YouTubie poprzez kabel HDMI. Teraz jakby tu się podłącza. Teraz włączymy coś poprzez HDMI. Kabel od HDMI nie był zbyt dostatecznie dociśnięty. Jak widzicie, czcionki są tutaj bardzo zamazane. Sprawdzimy teraz, jak będzie słychać dźwięk. No i dobra, jak Wam się to podobało? Wbudowany głośnik jest wystarczający, choć dźwięk jest płaski, brak mu jakiejś głębi. Można podłączyć głośniki zewnętrzne poprzez gniazdo słuchawkowe. Projektor słabo radzi sobie z czcionkami, co pewnie wynika z bardzo niskiej rozdzielczości. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego akurat puszczam film na suficie. Projektor jest bardzo cichy i można zasnąć, gdy ogląda się coś na projektorze. Może to dobry sposób na wspieranie dzieci lub ich edukowanie jak już od kołyski. Projektor ma swoje plusy, takie jak małe gabaryty, jest bardzo, bardzo cichy. To naprawdę coś fajnego. Mój projektor Tritium jest strasznie głośny w porównaniu do tego, to jest bardzo cichutki. Nawet mój laptop jest głośniejszy. No i tu następne plusy to oczywiście niska cena. 200 zł niecałe bodajże. No to jest konkretna cena, przynajmniej na ten okres. Do tego jeszcze możemy dodać wyświetlanie obrazu w wielkości 60 cali, nawet przy zasilaniu z powerbanku. Lub nawet możemy podłączyć zwykłą ładowarkę od telefonu poprzez slot micro USB. Nie zapomnijmy też o minusach. Minusami są oczywiście słaba rozdzielczość 320x240 pikseli, która nie pozwoli nam na wyświetlanie filmów z napisami, przynajmniej tak, żeby były czytelne. No, wszystko jest rozmazane, ale to wina rozdzielczości, a fakt, że to jest tylko Pico projektor przeznaczony dla dzieci, no powinien nam dać jakiś tam ogląd na tą sprawę, że jednak no, nie mamy co się spodziewać tutaj, że dzieci będą oglądały filmy z napisami. Będą wyświetlane na tym bajki albo zwykłe slideshowy. Do minusów powinniśmy zaliczyć tutaj słabą jakość głośnika, który mimo że jest głośny i nie harczy przy dość zgłośnionym filmie, to jednak no, brzmienie jest niezadowalające, tak jeżeli macie do dyspozycji na co dzień kino domowe, ale od biedy może być, naprawdę. No i to chyba tyle. Dziękuję, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że się nie nudziliście. Dziękuję też firmie Magtlet za udostępnienie tego fajnego projektora i zapraszam do łapkowania w górę lub w dół. I dajcie suba. Mam nadzieję, że Wam się podobało.